Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szakuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dzisiaj partię, którą rozgrywałem z arcymistrzem na Platformie Czeskom. Był to, była to partia z turnieju Title Tuesday. Grałem tempem 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Grałem już z Jewgenijem Postnym, arcymistrzem z Izraela. Dostałem taką miniaturę, że aż się płakać chciało. Tu mam szansę się zrewanżować w tej partii. Przypomnę tylko, że Jewgenij Postny jest arcymistrzem, który posiada ranking powyżej 2600 aktualnie, ale rekordowy ranking miał około 2680 z tego, co pod, podejrzałem w jego profil na FIDE, więc no, arcymistrz myślę, że wysokiej klasy. Okej, okay, przejdźmy do rzeczy. Zagrałem D4. Grałem dosyć luźno tą partię. Nastawiłem się, że no, jestem w stanie wygrać w zasadzie z każdym. No, trzeba takie mieć nastawienie, moi drodzy. E6 ze strony przeciwnika, C4 i B6. Tutaj przeciwnik mnie zaskoczył tym ruchem, bo pamiętam, że grałem z nim taki wariant również białymi. Może cofnę pierwsze ruchy. Zagrałem D4. On mi zagrał skoczek E6, a ja C4, a on mi E5. Gambit Budapesztański, tak. Buda Pesztański będę tak mówił, uważam, że to jest poprawna forma. Niektórzy mówią Buda Pesztański. Dobrze, ale y, tak w partii oczywiście nie było. Y, takie ruchy żeśmy wykonali tutaj y, w tym momencie. No i tak sobie myślę jak on zagrał B6, no to pozwala mi postawić pionkę na 4 w centrum i powiem wam taką ciekawostkę ja tutaj zagrałem, zagrałem ten ruch, a co jest ciekawe w tym samym dniu przed tym turniejem analizowałem partię Akibi Rubinsteina i w podobny bardzo podobny sposób Akiba Rubinstein grał i tutaj byłem troszeczkę pewniejszy w każdym razie na świeżo wiedziałem jak mniej więcej reagować, ale to jeszcze nie w tym momencie, wiedziałem tylko, że trzeba tak pionki ustawić i uwaga, goniec B7 ze strony mojego przeciwnika, skoczek 3 rzecz jasna, bronić pionka trzeba i goniec poruszył się na B4. No tutaj można grać yy, różnie, można zagrać F3 z obroną. Ale nie chciałem się pakować w takie posunięcie, ponieważ wiem, że tam są jakieś opcje f5, jakieś gambity, nie gambity. Postanowiłem zagrać po prostu hetman c2 z obroną pionka. No i liczyłem się z tym, że jak goniec mi tutaj zbije na c3, będę musiał odbić pionkiem, zdwoić pionki. No ale coś za coś, tutaj mam przy, przy okazji e, silne centrum. Skoczek zagrał na f3, przepraszam na f6, no i ja goniec na... D3, obronić tego pionka należy. No i teraz mój przeciwnik e, mógł zagrać na przykład takie C5, na co też byłem przygotowany, bo gram D5 i jestem zadowolony z pozycji jak najbardziej. E, tak też można, ale zagrał od razu tutaj. Zbił mi skoczka, ja zbiłem pionkiem. No, i moi drodzy, zagrał przeciwnik D6. Ok, ten ruch jest dobry, normalny, bo wprowadza skoczka na D7, ale mi się pozycja bardzo podoba, i teraz właśnie zagrałem ruch, e, który grywał Akiba Rubinstein, i to mi pomogło w tej partii, e, przynajmniej na początku. E, mianowicie, zagrałbym od ręki koń F3 albo koń E2, żeby mieć tutaj opcję koń G3, ewentualnie F3, F4. No, ale postanowiłem. Pójść na całość i zagrałem F4, co się okazuje dobrym posunięciem. Moi drodzy, centrum, piekielnie silne centrum, jestem zadowolony, ale przeciwnik odpowiada już ruchem e, bardzo, bardzo agresywnym i niezłym, mianowicie E5. No właśnie. Co zagrać po tym posunięciu? Teraz tak. Jak wybije i on wybije i ja wybije, no to mam strasznie fatalne pionki. Na chwilę tylko zdobywam piona. E, może ja to przestawię. Zobaczcie, bicie, bicie, bicie i na przykład skoczek na g4. Te pionki stoją po prostu fatalnie. Również te. E, to te piony są do wzięcia bez problemu. Ciężko tutaj niby wyszło. Po prostu nie mam tego centrum, o które e, może nie walczyłem, ale e, no walczyłem tak, ale wyszło te centrum dosyć łatwo. OK. E5 poszło, no ja tutaj postanowiłem nie ruszać tego kompletnie, tylko zagrać skoczek F3. Zobaczcie, wyprowadzam kolejną figurę, chcę zrobić roszadę i wygląda to dobrze. Jak pionek mi wybije tutaj, to wybijam z C i mam po raz kolejny silne centrum, a jeżeli pionek mi zbije na F4, to ja mam bicie końcem z stępem, a centrum trzy pionowe również jest mega silne. Okej, okay, tak poszło, przeciwnik zagrał skoczkiem na C6, no właśnie i tu już, to już jest ruch, który jest błędem, tutaj raczej skoczek D7 trzeba było zagrać ze strony przeciwnika, ten ruch jest błędem, ale ja tego błędu nie wykorzystuję, teraz dopiero po analizie wiem jak tu należało zareagować, mianowicie należało zagrać, D5. No, przecież to jest tak proste posunięcie, ale powiem wam, jak grałem tutaj, niby podszedłem na luzie, ale jak już widziałem, że pojawia mi się pozycja troszeczkę lepsza, troszeczkę emocje tutaj grały, troszkę nerwy. Może nie nerwy, może jeszcze nie nerwy, ale e, no wiecie, to jest zawsze arcymistrz. Tytuł zobowiązuje, tytuł troszeczkę straszy przeciwników. No, tak można byłoby zagrać i na przykład skoczek na A5, bo takiego, takiego ruchu się bałem. Znaczy. Obawiałem, nie to, że się bałem, bo skoczek A5 się gra, żeby tutaj atakować C4 z planem goniec A6. Bardzo nie lubię, jak ktoś mi tak czarnymi męczy pionka C4. Oczywiście ja to mogę bronić w przyszłości, grając kon D2 lub Hetman E2. Tu wszystko generalnie działa, ale jakoś się obawiałem. No, po prostu nie zauważyłem, że biorę w tym momencie po prostu pionka, zobaczcie. I po na przykład Hetman E7 z atakiem uciekam sobie skoczkiem na F3 i jest pięknie. I tu jest pięknie, jest pionek więcej i wszystko gra i buczy. W tym momencie, gdy on zagrał skoczkiem na C6, ja y, niestety D5 nie zagrałem. Y, I w tym momencie, y, moi drodzy, zrobiłem roszadę. No też ruch chyba niezły, nadal przewaga jest, ale pion był do wzięcia. Y, w tym momencie mój przeciwnik zagrał skoczek D7 i znowu to jest kolejny raz y, duży błąd. Y, ponieważ można było to wykorzystać w bardzo fajny sposób. Teraz, kulturalnie zbijamy sobie pionka na E5, on musi wybić, nie ma wyjścia i gram sobie takie posunięcie pod tytułem Goniec A3. Dzień dobry i zauważcie, że król ma kłopoty ze zrobieniem roszady. W rozwoju tutaj figur jestem szybszy. On nie ma roszady, jest fantastycznie. No mógłby na przykład zagrać skoczek na E7, żeby próbować tą roszadę wykonać. Ale tutaj bym mógł zagrać taki ruch C5, który planowałem od razu zrobić, żeby nie dopuścić przeciwnika do tego ruchu czarnymi. Bo by mnie nieźle tutaj w centrum zablokował i tylko czekał na przepchanie pionka, zablokowanie centrum, skoczek c8, skoczek d6, fajne plany by były. Dlatego c5, taki ruch trzeba byłoby zagrać. Ja myślę, że bym zagrał, oddał pionka, bo tutaj chodzi o to, żeby tego pionka oddać i na przykład zagrać d5. I to już jest jakiś tam sens, bo ten pionek jest słaby, on będzie prędzej czy później wzięty, ale... Mogłoby nastąpić jeszcze lepiej. No teraz po analizie wiem, jak można byłoby tak atakować. Bo zobaczcie, wszystkie figury w grze roszada zrobiona. Jeszcze jest wolna linia do wykorzystania, co się rzadko zdarza, że tak wolna linia jest wolna, a przeciwnik wolna linia jest wolna, a przeciwnik nie ma jeszcze zrobionej roszady. I tu można było świetnie to wykorzystać. Na przykład grę skoczek g5, roszada i goniec na c4, moi drodzy. Pokażcie mi, jak się bronić tutaj czarnymi. Nie widzę opcji. Biorę tego pionka. Jak najbardziej. A jeżeli skoczek F6, no to bijemy tutaj na E5 i sprawa jest załatwiona. Byłoby pięknie, mogłoby być pięknie, tak w ogóle nie poszło, ponieważ ja zagrałem taki ruch może trochę dziwny na pozór, a mianowicie A4. Aczkolwiek to posunięcie też standardowo się grywa czasem, ponieważ tutaj chcemy grać A5 w pewnym momencie i pozbyć się słabego pionka, otworzyć linię. No cóż, nie ten moment, szachuś, następnym razem spróbujesz zagrać inaczej, no ale analizy są ważne. W tym momencie Hetman zagrał na E7, no i moi drodzy, znowu mam dobrą opcję na grę. Możecie sobie materiał zatrzymać, szukać dobry, dobrych dwóch ruchów dla białych. Ja już pokazuję te posunięcia. Uwaga! Można było znowu zbić na E5. Po raz trzeci miałem szansę, moi drodzy, po raz trzeci, tutaj widać, kamerka działa, zbić na E5. Dlatego, że jak pionek zbija na E5, no to gram goniec A3. Atakuje Hetmana z tempem. no i znowu czarne nie mają tej roszady. Krótkiej roszady. Oczywiście jest opcja na długą roszadę, ale myślę, że to jeszcze nie jest takie proste, ponieważ Hetman nie ma dobrych odejść. No, musiałby wrócić tutaj i... Ruszady nie ma. Piękna pozycja, znowu białych. No cóż, często bywa tak, że jak mamy dobre pozycje, nie potrafimy ich dobrze docisnąć. Po tym ruchu zagrałem C5. No dla niektórych może się wydawać dziwnym posunięciem, ale taki miałem plan, wykorzystać te silne centrum, żeby rozbić tutaj troszeczkę rozbić to skrzydło i oddać pionka za inicjatywę, za otworzenie przede wszystkim gońca, tak sobie to tutaj myślałem w ten sposób, no i przeciwnik mi wybił pionka i teraz tak, no można było wtrącić wieża b jeden silny ruch, goniec musi coś ze sobą zrobić, no ale tak nie zagrałem nie chciałem przepychać tutaj pionka, żeby nie zamykać pozycji. Przede wszystkim wolałem tu mu otworzyć pozycję, żeby on też mógł myśleć dłużej, troszkę więcej czasu zużyć. No i zbiłem na E5. No, jeżeli przeciwnik by zbił, to ja już tu sobie planowałem, że zagram wtedy D5, wtedy tak, bo tu zostaje słaby pionek. Ale on mi zbił na D4, z tym się też liczyłem. No i tak sobie myślę, 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 moi drodzy, i chciałem tutaj wybić na D6, ale myślę, on wymieni, tu się wymieni, niby stoję lepiej. Znaczy, pionek na D4 nie mógł, bo jeszcze jest taki ruch skoczek B4, tak to widziałem, no widocznie za mało taktycznie jeszcze. Widzę, żeby, żeby żeby, tutaj tak zagrać mocniej, że tak powiem, no bo może to i przechodziło, ale postanowiłem, znowu wieża B1 tak by the way wchodziło, ale postanowiłem zagrać gońcem na G5, wykorzystać jeszcze tego pionka, który nie jest zbity i z wyprowadzić figurę, zaatakować hetmana. Tu poszło F6, no liczyłem się z tym ruchem, więc szybko wybiłem, no skoczek to wiadomo, że zawsze związanie jest i jest moje posunięcie, dlatego wybił pionkiem, no a ja goniec H4, trzymam związanie, no mój przeciwnik... Zagrał bicie na C3. Dacie wiarę, że ta pozycja jest bardzo dobra dla białych? No bo jest, teraz to wygląda bardzo dobrze, mimo straty piona. Wybiłem wybiłem tutaj tego pionka, mam pionka mniej, ale pff, bardzo fajnie tutaj patrzę. No i teraz tak, bałem się troszeczkę, że przeciwnik może mi tutaj na epiń skoczkiem wjechać i będzie stał całkiem dobrze, ale to nic nie zmieniało tak naprawdę. Pozycja jest dalej dobra, można było grać gońcem, wiązać skoczka, grać wieża B1 i męczyć przeciwnika masakrycznie męczyć. To się teraz tak łatwo mówi. A5 zagrał mój przeciwnik i koniec B5 postanowiłem zagrać, i to jest dobre posunięcie. W punkt atakujemy na C6. Skoczek ruszył na B4, no i dużo jest dobrych ruchów, moi drodzy, mianowicie też można zagrać tutaj na C7. Partia jest już totalnie wygrana, ale ja tego nie wykorzystałem. No właśnie, bo ja w dwóch posunięciach zyskuję bardzo dużo materiału. Czy wiecie, jaki to ruch? Uwaga, Goniec F6 mogłem zagrać przecież, zobaczcie, Hetman nie może zbić, bo zapomniałem o tym związaniu, no troszeczkę mi tutaj czas uciekał i e, lekko panikowałem, no za mało taktycznie szachuś, jeszcze widzisz, musisz trochę potrenować taktykę, obiecuję poprawę, moi drodzy, trenujemy zadania, robimy zadania, taktyka musi być, e, Hetman F8 mógłby zagrać i zbijam po prostu wieżę, wieża więcej, moi drodzy, z arcymistrzem by była, tak nie poszło, niestety. Tak nie poszło, cofamy te ruchy i mianowicie po tym posunięciu zbiłem na D7. Ja widziałem bicie na F6, ale musiałem, tak miałem w głowie ułożone, że po prostu muszę zbić tego skoczka i zbić na f6, czy tak macie też moi drodzy, zobaczcie w tym momencie przeciwnik wybił to królem, bo jakby zbił hetmanem, to ja tutaj tak fajnie wchodzę hetmanem na f6 i jak ma się tu bronić czarny, bo zobaczcie, goniec przecina tą diagonalę, hetman zaraz ucieknie na h6, da szacha, robi się niebezpiecznie wchodzi w skoczek i tak dalej, albo skoczek nawet na d4, pionki nie mają znaczenia Król jest w centrum, mój drodzy. Tak mogłoby być. Zbił król. No to ja kulturalnie na f6. Hetman e8 zbiłem. Hetman wybił. No i moi drodzy, zasada jest taka: jak mamy więcej materiału, a teraz jest jakoś więcej, no to trzeba wymieniać figury. Mimo wszystko, tych hetmanów nie wymieniłem. Postanowiłem, że zachowam hetmany, gdyż król w centrum. I wolałem atakować, tak to sobie tłumaczyłem i zagrałem od razu E5, żeby spróbować otworzyć tutaj, oczywiście, linię na D1. No wieża zagrała na G8. Tutaj przeciwnik będzie próbował prawdopodobnie wykorzystać gońca z B7 i ciężkie figury, żeby mi atakować punkt G2. To no nie jest to takie proste. No i muszę jakieś wykonywać ruchy w miarę prawidłowe. Wieża D1, to na na króla naciskam. Hetman poruszył się na G7. No, zagrałem wieża D2 tak asekuracyjnie. Myślę, że w blicu taki ruch jest ważny. Ważny, bezpieczny przede wszystkim. Widzicie, jeszcze też skoczka fajnie ograniczam to uwierzą, więc jest dobrze. Goniec zagrał na D5 i ja też znowu asekuracyjnie wierzę z F na F2. Troszeczkę, przyznam się, panikowałem, miałem tutaj 32 sekundy, mój przeciwnik miał 37 sekund na zegarze, no jedna sekunda za ruch, ale to wiecie jak to bywa, no czasu coraz mniej, trzeba grać szybko. Hetman poruszył się na G6, ja tutaj wybiłem na D6, pionek wybił. I zagrałem Hetmanem na E3 z opcją zawsze zasłony, w razie czego pilnuję jeszcze skoczka, ale też chciałem dać szacha na A5. Mój przeciwnik zagrał wieżą na E8, moi drodzy, i ja zagrałem właśnie tego szacha na A7. Przeciwnik, uwaga, Król C6. No cóż, wiedziałem, że mam dobrą pozycję, wiedziałem, że tu, tu wszystko działa, ale nie zauważyłem jednej prostej rzeczy. Pewnie wszyscy już widzicie o co chodzi. Ruch białych, białe zaczynają i wygrywają. W jednym posunięciu skoczek na d4 z matem. Moi drodzy, nie widziałem mata, nie widziałem mata. A byłoby pięknie 29 ruchów arcymistrz złożony, a tak tutaj trzeba było grać dalej. Niestety, Mata przeoczyłem. Widziałem po prostu w głowie, po ruchu e, Hetman A7, od razu bicie na A5 i tak to zrobiłem, za na skoczka. No i mój przeciwnik tutaj już e, miał 19 sekund, ja, 9, ja, te, ja również 19 sekund i grał dosyć szybko. No, mógł zbić oczywiście na F3, ja wierząłbym zbił, on wierza na przykład E1, ja wierzę F1. No, jakoś więcej, może próbowałby dać wiecznego szacha, ale chyba ciężko, bo tu zawsze Hetmanem też e, króla atakuje. E, zagrał go c 4, no, ruch, który już totalnie przegrywa materiał po prostu bo bije na b4 może mu się wydawało że może zagrać tak wieżą na 1 ale skoczek broni bo goniec f 1 tego pola goniec c4 tego pola f1 broni jeszcze myślał może hetmanem żeby zagrać na b1 no cóż y Przeliczył się, tak też sądziłem. No i teraz nastąpi seria ruchów, moi drodzy, które, których nie będę za bardzo komentował, bo nie ma sensu. Tylko powiem, żeby tutaj grać przede wszystkim bezpiecznie. W tym momencie miałem 16 sekund na zegarze, przeciwnik 18 i poszło tak: d5. Ruch A5, tak żeby mieć opcję na wymianę hetmanów, król C7, i od razu bez zastanowienia, miałem 12 sekund. Zagrałem na B6, żeby te hetmany wymienić. Wieża więcej, no hetmany wymienić trzeba, i jeszcze w razie czego lufcik. Zagrałem H3. Tu jest mnóstwo ruchów, które wygrywa. Poszło król C5, moi drodzy, król H2, wieża F8, skoczek E5 z opcją wymiany oczywiście albo wieży, albo gońca wieża ruszyła na e8, no ja oczywiście tego gońca sprzątnąłem, pionek wybił wieża c2, no i widzimy, że ta pozycja jest totalnie wygrana, w pewnym momencie nawet dwie wieże można oddać za pionka i wieżę przeciwnika, król b4, wieża f4 związałem tutaj, wieża c8, no i tak naprawdę można było tutaj królem podejść i w następnym ruchu chyba zbić, ale postanowiłem, że Oczywiście podejdę królem po o, król B3. Postanowiłem jeszcze zagrać na C1. Niech on tutaj piona przepycha, król będzie jak najdalej. C3, krucha 4. Zmierzam po tego pionka. Jak nie widzę prostej wygranej, to po prostu staram się grać w taki sposób, żeby nie przegrać na czas. Wieża G8. No to tutaj jeszcze G4 podprowadziłem. Króluszu na B2. Wieża z f na f1 moi drodzy, wieża d8, wieża z c na e1, no takie ruchy, tutaj zawsze dwoma wieżami pilnuję tego, posunie, tego pola c1, więc tu jest w porządku, wieża d3, może myślał, że jeszcze tak zagram, stracę pionka, niestety nie ma tak łatwo, wieża h1, to już taki ruch, no po prostu na, na bezpieczeństwo duże, na duże bezpieczeństwo, c2, no emocje były, mimo wszystko, ale tu już wiedziałem, że jest dobrze, tylko patrzyłem na zegar, mam 9 sekund, przeciwnik 14 więc starałem się tego po prostu nie przegrać na czas. Wieża C3, król zagrał na H5, wieża C6. Podprowadziłem H4. Widzimy, pionki są wysoko z królem, więc już można zaraz święcić. Wieża ruszyła na D6, no i wieża H2 i już wiedziałem, że jak zwiążę tutaj króla i pionka, no to w zasadzie wygrywam. Tutaj mogłem oczywiście tak zagrać. Zagrałem jeszcze wieżą na E3, król B2. No i wieża z E na E2, wieża poruszyła się na C6. No i prosta Słuchajcie, kalkulacja, wszystko wybiłem, żeby nie mieć problemów, zagrałem królem na H6 i przeciwnik złożył broń, z czego jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że skalp arcymistrzowski zaliczony. Dzięki serdeczne za oglądanie, moi drodzy, róbmy zadania, analizujmy partię i będzie dobrze. Trzymajcie się, hej!